czy my będziemy widzieć wasze komentarze, więc na początek parę spraw. Tak. Jeżeli nas by było coś tam źle słychać, albo źle widać, albo cokolwiek, to też napiszcie. Nie wiem, czy będziemy w stanie coś z tym zrobić, ale możemy się postarać. A jak nie napiszecie, to nawet postarać się nie będziemy mogli, bo my wzajemnie siebie słyszymy dobrze, widzimy się dobrze, więc wygląda na to, że jest OK. Obserwuję jeszcze tego live'a na drugiej przeglądarce, więc mi tam zaczęło gadać to, co ja gadam, więc się trochę zdziwiłem. No ale właśnie, tak, ja też się zdziwiłam. Możemy, myślę, już startować bardziej oficjalnie, bo widziałem, że live wystartował na YouTubie, więc chyba przynajmniej połowiczny sukces jest, że jesteśmy na żywo. Moi drodzy, jest to taki live, troszeczkę przyznam, dla nas nowością, bo o ile, ty Kasia, nie wiem, ile już live'ów przeprowadziłaś, podejrzewam, że dużo i trochę tego jest, nie? To sobie tam rozmawialiśmy i osobno, i czasem razem. Natomiast pierwszy raz, ja przynajmniej pierwszy raz robię live'a na YouTubie, jeszcze z wykorzystaniem tej platformy, która pozwala na to, żebyśmy się tutaj wzajemnie widzieli, żebyśmy we dwójkę mogli uczestniczyć. Więc w razie, gdyby coś nie działało, to z góry ja przepraszam, bo to moja wina, że Kasia namówiłem na to, żebyśmy robili live'a właśnie w takim kształcie, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok i że taka forma live'ów też przypadnie wam do gustu. I to było tytułem wstępu, a teraz myślę, że zaczniemy już oficjalnie, bo moim gościem dzisiejszym jest Katarzyna Koźlińska. Ja nazywam się Marcin Kądziołka. Jak widzicie logo być może u góry i jesteście na kanale Złotych Myśli. Jest to wydawnictwo, które się zajmuje rozwojem osobistym, przedsiębiorczością, osiąganiem sukcesu, takimi tematami, które trochę Kasi są bliskie, trochę mi pewnie zależy z której strony, ale generalnie jesteśmy w klimatach rozwojowych, duchowych, w takich... Energetycznych można by nazwać, co zrobić, żeby stawać się lepszymi. I dzisiaj porozmawiamy sobie, bo zdradzę wam tutaj trochę kulisy tego spotkania, że 5 minut przed ustalaliśmy już taką formułę ostateczną, czy to ma być bardziej taka rozmowa, czy jakiś wywiad, czy to Kasia ma mówić przez 45 minut, a ja tylko rozpocznę i zakończę. I mieliśmy trochę rozmijające się wizje, ale chyba wyszło na to, że będziemy reagować też na to. O, Krystyna pisze, witam serdecznie. Także widzimy komentarze, to jest bardzo dobry. Zagajać o to. Dobra. Super, dzięki za pierwszy komentarz, mam nadzieję, że ich będzie więcej. Fajnie, że to działa, bo właśnie to było związane z tym, czy będziemy widzieć komentarze, czy nie, bo nie byliśmy do końca pewni. Jeśli tak, to super, to piszcie, zadawajcie pytania, piszcie o tym, czego byście się chcieli dowiedzieć, bo to pozwoli Kasi przede wszystkim pójść w te tory, które was interesują, tak? I po to jest właśnie live, po to jest to na żywo, żeby można było kierować tą rozmową. A tematem rozmowy dzisiejszej jest taka trochę kontrowersja, bo jak Kasia zaproponowała temat, bo mieliśmy ogólny kierunek, tak? Że chcemy ogólnie porozmawiać o tym, co się dzieje na bieżąco, ale w takim kontekście właśnie duchowo-rozwojowym, temat stresu, czy to wpływa na nas mocno, czy nie mocno, w jakim kształcie. I Kasia zaproponowała i wytłumaczyła mi to, dlaczego ma być taki temat, że żeby nie unikać stresu, tak? Że to nie ma być live pod tytułem, co zrobić, żeby poczuć się spokojniej i żeby nie odczuwać stresu, żeby się go pozbyć. Wprost przeciwnie. I to, słuchajcie, to nie jest dlatego, żeby właśnie kontrowersję wzbudzić, bo jak Kasia pewnie zaraz przedstawi ideę, która za tym stoi, to moim zdaniem to ma bardzo, bardzo duży sens. Dlaczego nie powinniśmy na siłę pozbywać się stresu, szukać spokoju, być takim kwiatem lotosu na tafli wody, którego nic nie rusza, no bo jesteśmy ludźmi. Ale Kasiu, jakbyś mogła właśnie rozpocząć od tego, skąd w ogóle ten tytuł, dlaczego w drugą stronę troszeczkę? Dobrze, Marcin, dziękuję ci za ten świetny wstęp. Mam wrażenie, że normalnie jakbyś się szykował do niego. Odwiedźcie, że tak jest, bardzo przygotowany. Ja czuję, że ty też dużo jednak live'ów robiłeś. Albo to fakt, że my tu razem rozmawiamy i po prostu nasze rozmowy tak potrafią czasem płynąć. Ja tak wiele razy mówiłam, ty Marcin, normalnie my powinniśmy, jak się widzimy, to wziąć jakieś mikrofony i po prostu to nagrać. Tam idzie weter, tyle różnych klików i tyle mięsa takiego energetycznego w kontekście różnych wniosków, że to było bardzo ożywcze zawsze.
Tak, tak. No, a mamy drugi komentarz, co mnie cieszy, więc jesteśmy na pewno. Dzięki. I tak, ja z pewnością będę chciała właśnie, zachęcała do tego, żeby zadawać pytania, bo to jest to ten walor bycia na żywo. Natomiast w kontekście tego, co mówił Marcin i tego, dlaczego temat wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego tak to zaproponowałam, wynika to z tego, że w obecnej sytuacji dużo, dużo się pojawiło po prostu różnych wskazówek tego, jak sobie radzić, jak je działać, co zrobić. I zarówno w kontekście takich działań biznesowych, różne dotyczące rzeczy, jak znaleźć pracę, jak sobie ogarnąć home office i tak dalej. No i tak samo w kontekście energetycznym, czyli na przykład medytuj, różne są live'y medytacyjne i tak dalej, jogowe spotkania, fitnessowe spotkania, bo jest okazja do tego, żeby różne rzeczy ponadrabiać, różnych webinarów, w różnych wydarzeniach wziąć udział. I to jest super. I to jest super. I to może wprowadzić nam nowe doświadczenie, coś faktycznie możemy nadrobić. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to znowu nas będzie wsadzało, czy też no, wsadzało, tak to powiedzmy, w tryb działania. Czyli znowu będziemy coś robić. Znowu będziemy coś udoskonalać. A właśnie to, o czym tutaj chcę powiedzieć, to to, żebyśmy w końcu nic nie robili. To jest przewrotne, bo umysł się buntuje, no ale jak nic nie robię, przecież ja muszę coś zrobić. Natomiast właśnie cały myk tutaj polega na tym, że światem właściwym, z mojego punktu widzenia, nikomu go nie narzucam, jest świat energetyczny, a świat fizyczny jest jego pochodną. Czyli to, co tutaj się dzieje, to jest gra planszowa, tak to nazwijmy. I jakby w pewnym sensie umysł jest tak zaprogramowany, nie w pewnym sensie, tak jest, znowu z mojej perspektywy, że umysł jest zaprogramowany do tego, żeby widzieć, że ten świat fizyczny to jest główna scena. To jest w ogóle, tu po prostu on tu dowodzi, on wie wszystko, on zna strategię, jak nie zna, to się nauczy i tak dalej, no nie, doczyta. Wiedza, to jest, my to lubimy, to jest nasz katalizator i okej. Natomiast w moim odczuciu jest na odwrót, że to jest ten świat jakby drugi, pochodny, a pierwszym, który powoduje pewne rzeczy, jest świat energetyczny. I gdyby popatrzeć na to z tej perspektywy, to okazuje się, że jesteśmy istotami energetycznymi, które przyjmują formę ciała i są w ciele po to, żeby doświadczać ziemskiego życia, bo jako energia są energią, więc nie wiedzą, jak to jest kochać, nie wiedzą, jak to jest być złym, nie wiedzą, jak to jest jeść lody. Uwielbiam ten przykład podawać, po prostu bo wiem, jak się delektuje gelato i jaką mam wtedy frajdę, więc właśnie jako duch, jako energia nie jestem w stanie poczuć tego. Więc istota energetyczna, energia decyduje się zamanifestować tej wibracji fizycznej, czyli niskiej wibracji, po to, żeby doświadczyć właśnie energii różnych, wibracji niskich albo wysokich. I gdyby tego trzymajmy się, to jako baza, patrząc z tej perspektywy na wszystko, tak? Bo przyzwyczajeni jesteśmy do patrzenia z perspektywy ziemskiej, fizycznej, czyli chcesz być spokojny, trenować umysł, rób medytację, rób to, rób tam, to generalnie rzeczy fizyczne. I to jest okej, no bo jakby nie było, żyjemy na ziemi, to nie jest tak, że nagle mi coś spadnie z nieba, bo rączki nie po to mam, żeby ich nie używać, tak? Natomiast do czego zmierzam, że my jako istoty energetyczne mamy pewien swój potencjał, pakiet energetyczny i teraz właśnie dlatego mówimy, podnosimy wibracje, jaki mamy poziom energii, poziom świadomości, czy też, no właśnie, poziom świadomości. Dla mnie to jest wszystko równoznaczne, poziom świadomości, poziom energii, poziom wibracji. Generalnie jako istota energetyczna dążymy do tego, naszym celem na Ziemi jest wzrosnąć w tej wibracji. Właśnie główną tak naprawdę, gra toczy się o wibracje, gra toczy się o energię. Tu, na Ziemi, tak naprawdę wszystko się rozgrywa o to, żeby mieć wyższy poziom energii. No bo zobacz, dlaczego jeździsz takim autem, a nie innym? No, takim się podoba, chce się w nim lepiej poczuć. No właśnie, to ci się podoba, bo jak na nie patrzysz, to ono coś ci robi. Energetycznie ci robi. No bo się lepiej czujesz. Właśnie, czujesz
lepsze wibracje. Tak? Wsiadasz do auta, które ci się podoba, to masz lepsze wibracje niż wsiadasz do auta, które by ci się nie podobało. No, dlaczego jesteś na przykład w Hiszpanii, a nie jesteś w Wenezueli? No, wolę być w Hiszpanii. Nie? Bo jest, znaczy, to, wiesz, normalnie bym powiedziała, bo jest ładna pogoda, bo można sobie pojechać nad morze i tak dalej, w obecnej sytuacji pada jeszcze, tak pada, nie można wyjść z domu, ale to jest, mam nadzieję, że okay, ale jak wybierałeś Hiszpanię, to było to z jakichś tam powodów. Tak, tak, no właśnie takich, tak? Tak, no to, natomiast generalnie nasze decyzje z czego wynikają? No, napędza nas, myślę, to, że chcemy się czuć dobrze w jakikolwiek sposób, jakkolwiek by to nie zdefiniować, tak? Czyli generalnie my nieustannie dążymy do wzrostu wibracji, do wzrostu energii, czyli jeżeli jestem zmęczona, idę spać, albo coś idę zjeść, a powiedzmy, czuję zastój, idę pobiegać, nie wiem, mam dość siedzenia przy komputerze, idę potańczyć, czyli... Cały czas tak naprawdę chodzi o to, żeby podnieść wibrację. Albo z kimś pogadać, albo pobić samej, albo iść kupić... Albo live'a zrobić. Live'a możemy zrobić. Albo live'a zrobić, właśnie. Ale Kasia, ale poczekaj, no bo umawialiśmy się, jak rozumiem, na to, że mogę ci przerywać. Czy nie umawialiśmy się? Umówmy się teraz. Mogę? Może bylebym do końca, w sensie do sedna puentę, żeby nie uciekła puentę. Dobrze, bo ja chcę to uszczegółowić, bo dobra. Mówisz, że... chcemy robić coś, żeby podnosić wibracje, ale zaczęłaś od tego, że my właśnie mamy nic nie robić. No to jak, to trochę moim zdaniem no, rozmywa się, w dwie strony to aha, idzie. Dobra. Bo mówisz, że zróbmy coś, żeby mieć lepsze wibracje, a zamysłem całego live'a jest to, żeby nic nie robić, nie dobra. Być aktywnym. Wyłącznie. Dobra, super, dobrze, to dobrze, że to wychwyciłeś, to już do sedna, dlaczego tak jest, dojdę za chwilę. Odnaleziona w czasie je lody codziennie. Wiem, o czym mówisz. Dzięki. No, dowiedziałam, dlatego taka chwila pauzy. Dobra, czyli to już dobra, bo to po kolei właśnie. Czyli generalnie celem jest podnoszenie tych wibracji, no nie? To jest taki myk. Teraz znowu idziemy z tego mojego założenia, wychodząc z tego założenia, to jest uwaga, założenie, tak, że jesteśmy energią, a energia jest niskowibracyjna albo wysokowibracyjna. Ona po prostu sobie wibruje na różnych poziomach. Aha. I tak jak wyobraźmy sobie drabinę, tak, czyli jak drabina ma szczebelki i jedne są nisko podłogi, kolejne coraz wyżej, więc to jest tak jakby wzrost świadomości, ma pewne po prostu różne wibracje, no nie? I teraz chodzi o to, że my jako energia mamy więcej, istota energetyczna ma więcej energii, tej życiowej energii, w momencie, kiedy tych wibracji zgromadzi jak najwięcej, pełne spektrum. Ale pełne spektrum, czy natężenie w sumie ma być jak największe? No, wiesz co, no tutaj to już, to jest bardzo, gdzieś tam powiedzmy, mówimy to obrazkowo, no nie? To chodzi o to, tu chodzi o to, żeby... Nie, tak, to poczekaj, to inne pytanie. No. Czy chodzi o to, żeby mieć energii generalnie jak najwięcej, czy żeby każdego rodzaju energii mieć trochę? Czy to jest... To wynika jedno z drugiego. Okay. Czyli tak jakby... tak jakby jak, ja to tak sobie wizualizuję, jak mam wieżowiec, to jestem na przykład na dywanie Aladyna, tak? Na dywanie. I załóżmy, jestem na poziomie 7 i jak zobaczę jeszcze inny rodzaj energii, to wzrosnę na 8. Aha. Jak zobaczę jeszcze inny rodzaj energii, to wzrosnę na 9. Aha. No nie? I teraz właśnie z czego to wynika i dlaczego ja tak powiedziałam, bo generalnie my cały czas dążymy do tego, żeby być w wyższej poziomie, czyli żeby się czuć lepiej. Aha. To jest naturalne dążenie umysłu, bo czuć lepiej. A tu chodzi o to, i teraz dlaczego ja tak też, cały czas mi to przebłyskuje i to teraz powiem, środowiska duchowe i tak dalej, mówi się dużo o tym, wybierz miłość, wybierz właśnie, że to jest ta energia, która uzdrawia, że teraz emanuj tą, bądź spokojny, emanuj miłością i tak dalej, okej, tylko że właśnie dążymy do tych wysokowibracyjnych uczuć, do tej radości, do tej miłości, do spokoju. Tymczasem
w tej obecnej, zwłaszcza sytuacji, która jest akceleracją tak naprawdę tego, co ludzie przeżywają, ale to spychają głęboko pod dywan, jest doświadczenie niskich wibracji. Mhm. I dlatego mówię, że jeżeli zatrzymasz się i zajmiesz się jednym nawykiem, bo znajomy mi dzisiaj zadał pytanie, dobra, Kasia, mnie nie będzie na live, ale mam jedno pytanie, mogę za jego pytanie, no nie? Jakie 3 nawyki na podnoszenie wibracji? A ja sobie później pomyślałam, bo coś mu napisałam, ale wskutek tego pisania sama jeszcze zaczęłam mieć jakieś wnioski. Wybrałam jeden po to, żeby wdrożyć przynajmniej jeden, a możemy to rozwinąć, ale generalnie chodzi o to, że żebyśmy pozwolili sobie odczuwać zniecierpliwienie, wkurw, które jest obecnie, wątpliwości, złość na to, co się dzieje na zewnątrz, powiedzmy w polityce, to, co się dzieje na zewnątrz w kontekście jakichś, nie wiem, organizacji, czyli żeby spotkać się z tym, co naprawdę odczuwamy i nie chcieć na chwilę zmieniać swojego uczucia. Aha. Dlatego mówię, żeby fajnie, że są live'y, fajnie, że są treningi, fajnie, że możemy wiele umiejętności uzupełniać, tylko że to jest trochę pułapka umysłu, bo umysł ma tryb działania wgrany. On musi być nieustannie w obrocie, w działaniu, więc skoro był w działaniu na zewnątrz, bo jeździliśmy do klientów, bo się spotykaliśmy, bo wychodziliśmy na piłkę i bla, 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 teraz ma odcięte bodźce, więc przeniesie wzorzec do domu. Nie. Albo ponadrabiam, okej, fajnie, bo będą porządki zrobione, dom wyczyszczony, wypucowany, i zwłaszcza na święta i tak dalej, spoko. Tylko jakby to z mojej perspektywy to jest piękna okazja do tego, żeby wykorzystać bardzo niecodzienne warunki. Mhm. Naturalnie odcięliśmy masę bodźców, no bo innej siły, no po prostu no tak trzeba było i skorzystać z tego. Czyli to mówi, że to mamy takie teraz naturalne środowisko, najlepsze w sumie, jakie moglibyśmy sobie chyba wyobrazić, na to, żeby pobyć samemu ze sobą w takim stanie, w jakim aktualnie jesteśmy, a nie starać się na siłę go zmieniać, tak? Tak, bo to jest tak naprawdę z punktu widzenia energii, to jest akceleracja lęku, który w ludziach cały czas był, ale on już tak urósł, że po prostu, że zaczął być widoczny globalnie. I jednak jest to wynik znowu cały czas energetyczny. Ja też do innej perspektywy nie jest mi już zasady, jakby nie czuję już innej perspektywy, żeby o tym po prostu nie mówić, że jesteśmy, tutaj miałam coś, że coś mi umknęło. No nie wiem. No mówiłaś, że z punktu widzenia energii, ten strach, który się nagromadził w całej ludzkości, to no, musiał znaleźć jakieś ujście, tak? Ujście, z tego względu, że to jest znowu program umysłu. Program umysłu polegający na tym, że jesteśmy oddzieleni. Czyli fakt, że jesteśmy oddzieleni, teraz pytanie od czego, no to już każdy sobie sam tłumaczy, ale właśnie to jest to jest właśnie, dlatego jest ta perspektywa tego, że jesteśmy istotą energetyczną. My wchodzimy w formę, w ciało, i wiemy, że my w którymś momencie zapomnimy, że my jesteśmy czymś więcej niż ciało. I że ja jestem otulona przez coś większego, ja jestem oddychana, ja jestem chodzona, ja nie muszę tyle sama robić, to tylko umysł mnie mami, że on musi zrobić to. Wiadomo, znowu, że tu siłą rzeczy pewne działania fizyczne dają efekty, no bo jesteśmy na ziemi, po to tu zeszli, bo jesteśmy twórcami. Tylko jakby jest pewien etap życia, kiedy ta świadomość się budzi, dlatego jest to słowo też przebudzenie, i wtedy się okazuje, że możemy robić po prostu z radością, z obfitością, czyli z tym, z pod spodem, z tą motywacją, że jesteśmy połączeni, bo jesteśmy z czymś większym i tu z radością możemy tworzyć bez lęku, a nie wchodzić w reakcję walki ucieczki. Zrobię pauzę, bo zaświecę światło, tak jak wspominałam. Ja przy okazji tutaj przeczytam komentarze. Dzięki wam za aktywne uczestnictwo. Mamy komentarz Eugeniusza. Mamy 2 życia. To drugie zaczyna się w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że mamy tylko jedno. Czy o tym mówimy? Tu odnaleziona w czasie skomentowała, że dobre. Możesz się, Kasia, do tego odnieść?
Bo ty na swoim blogu czy na swojej stronie pisałaś właśnie o tym takim przebudzeniu, to tak jakby, nie wiem, czy to dobrze interpretuję, że w pewnym momencie odnalazłaś niejako drugie życie, czy przebudziłaś się w swoim pierwszym życiu, czy to jest właśnie, wtedy zdałaś sobie sprawę, że mamy tylko jedno życie, ale można go obserwować na dwa różne sposoby, czy możesz się do tego odnieść w jakiś sposób, właśnie do tego, co Eugeniusz napisał? W ogóle wdzięczna jestem za ten komentarz i za to, że ty właśnie o tym też mówisz, bo to jest taki dosyć temat dla mnie istotny, a z jakiegoś też powodu gdzieś tam przez różne osoby niezagajany ostatnio, nawet jak z nimi rozmawiałam i też zastanawiałam się, szczerze mówiąc, z czego to wynika. Właśnie temat przebudzenia, takie słowo dosyć jakby nie było popularne, no nie? Przecież Marcin, no, Antony de Mello, przebudzenie to jest klasyka. Klasyk. Klasyka i w ogóle, więc Patrzę na ten komentarz Eugeniusza i nie wiem na razie, jak tu się odnieść do tego, że mam tylko jedno z punktu widzenia fizycznego w tej postaci jako jedno, ale właśnie fakt przebudzenia powoduje, że wtedy wiem, że jestem istotą energetyczną i de facto nigdy się nie kończę, tylko po prostu gdzieś tam te formy moje były zmieniane, a z drugiej strony ponoć jest tak, że jak się przebudzamy, to oznacza, że teoretycznie to wglądu w to osobistego póki co nie mam, że na ziemię nie wracamy. Tak, że się nie wchodzi w ten krąg, w ten cykl znowu z powrotu, tylko już się gdzieś tam jest jakąś inną istotą, ale to nie, tego nie wiem. Więc przynajmniej na razie nie. Natomiast to, o czym ty mówisz, Marcin, to wynikało właśnie z tego, ważny moment dla mnie, bo ja zawsze robiłam, myśmy się poznali wskutek też tak właśnie między innymi metody Silwy, prawda, gdzieś tam o tym rozmawialiśmy i ja po prostu lubiłam medytować, lubiłam te klimaty rozwojowe i duchowe i zawsze medytowałam, bo po prostu sprawiało mi to frajdę, to co wtedy czułam, ale w gruncie rzeczy ja nie wiedziałam, co to ja robię. Ja cały czas szperałam, ja cały czas się gdzieś po prostu non stop, to było jakieś po prostu studia nad świadomością swoją własną, ale nie wiedziałam do końca, o co chodzi i nawet nie zorientowałam się w pewnym momencie, że w zasadzie to mi nie jest dobrze. Ja w ogóle, to było ciekawe, bo ja jestem z natury pogodna i uśmiechnięta i umysł mnie sam zmanipulował, że ja myślałam, że ja właśnie tak mam, a w gruncie rzeczy ja w środku byłam całkiem taka jakaś jeszcze jednak zmartwiona, ja tego nie widziałam nawet, wiesz, sama się po prostu jakby oszukałam trochę. No jakby nie przyznając przed sobą, że jestem jednak, we mnie jest, co, że są we mnie takie jakieś stany właśnie niższe, nie? Że to musiałam jakby dopiero potem je przed sobą przyznać. No i w każdym razie zmierzam do tego, że rok temu miałam taki moment, że bardzo napędziłam różne szkolenia, że bardzo dużo mnie było albo brałam udział w jakichś wydarzeniach, czy też przedsiębiorczych, byłam prezesem w grupie tam w BNI. Ojaj, i zrobiłam szkolenie i pomyślałam, jak dobrze, w końcu mogę sobie odpuścić. No i potem właśnie, potem jak sobie odpuściłam, już zwracając historię, to przyszły, po prostu ja tak słyszałam głowę, mówię, no nie do wiary normalnie, no 12 lat medytacji, myślałam, że będziesz się teraz chociaż trochę lepiej, a ty po prostu mi tak napieprzała, tak kryteria różne, co mam zrobić, a może nie, a może tamto, że mówię, no po prostu, no nie da się, no. I wtedy zrozumiałam, że to zrobiła medytacja. Że potem medytacja przez lata. Tak się odseparować od umysłu, żeby tak go słyszeć, tylko że to, jak się okazało, wcale nie było takie miłe. Ja dlatego teraz też o tym mówię i mówię, że fajnie, że o tym zagajasz, bo co się wydarzyło, że jak zadałam sobie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę, nie, w tych wszystkich kryteriach moich, to wyszło mi na to, że chcę spokoju. Jak sobie odpuściłam, jak odwołałam wszystko, jak zrobiłam pauzę, no to potem znowu głowa ruszyła, a mówię, no ale jak ty nic tak nie robisz? To są w pracy, a ty śpisz? Książkę o 9 rano? W tygodniu? No nie? A przecież ja na własnej działalności, to przecież ja sobie ustalam dzień. Nie? Ale nie, bo umysł stwierdził, że teraz trzeba pisać, nie wiem, maile załóżmy, albo newsletter. A ja tak nie robiłam. No i wtedy głowa na pierwsza. No i
No i w końcu miałam właśnie takie sygnały, że jest na odwrót, jakieś takie przebłyski i w śnie doświadczyłam tego, że się wydzieliłam z ciała, że wcieliłam się w energię, a potem znowu się wcieliłam w ciało. I o tyle było to istotne, że głowa to wiedziała, że głowa to rejestrowała. I ja już nie musiałam wierzyć, bo fakt, że przez lata byłam w rozwoju duchowym, tak to nazwijmy, bardziej bym powiedziała energetycznym, no to wynikało z tego, że coś tam w tym mojego było, nie? I każdy z nas to gdzieś podąża za tym, to czuje, że coś w tym jest, no bo odczuwamy to. A ja tutaj miałam racjonalne już połączenie, bo głowa już nie mogła mi zaprzeczyć, że ja już wiedziałam, że to jest świat drugi. Odwrócone, tak? Odwrócone jest wszystko, że w ogóle, że tak jakbym faktycznie obudziła się, że to nie tu się toczy akcja. Akcja się toczy na poziomie energii. I dlatego mówię, że teraz z tej perspektywy, skoro akcja się toczy na poziomie energii, to chodzi o energię. Czyli im więcej ja energii zbiorę, tym mam wyższy poziom energii, tym jestem, tym po prostu, tym wzrastam w poziomie energii, no tak to nazwijmy, a jak najwięcej zbiorę. No nie tylko tak, jak umysł chce, czyli samymi wysokimi wibracjami, samą radością i tak dalej. Owszem, musimy z tego korzystać, bo to jest nasza natura, to jest flow, ale żeby dojść do tego, trzeba wejść po tych niskich stopniach. Czyli jak mamy drabinę, to nie, że rzucam się od razu na najwyższy szczebel, bo chcę radości, bo chcę szczęścia i tak dalej, tylko wchodzę stopień po stopniu i potem mogę się cieszyć wysokim widokiem, tam, gdzie weszłam, no nie? I teraz pytanie, czy któryś szczebel jest ważniejszy? Czy jest fajniejszy? Każdy jest inny i jest potrzebny do tego, żeby wyjść wyżej. No właśnie, ale zobacz. Skoro mówisz, że możemy sobie pozwolić na to odczuwanie niższych wibracji i od tego zaczęliśmy. Tak, no. Stres, niepokój, strach na dużą skalę, na globalną skalę, no to są te niskie wibracje, gdzie każdy odczuwa jakiś niepokój, co będzie dalej, jakie będzie jutro, czy kiedy to się skończy, kiedy będę mógł wyjść na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Dużo różnych pytań i czy to nie ma takiego niebezpieczeństwa w tym, że jeżeli my sobie pozwolimy na brak działania i na bycie właśnie z tymi niskimi stanami, to czy one nie będą nas coraz bardziej wciągać w swoje właśnie takie niskie wibracje, że zacznę myśleć, o, siedzę w domu, nie mogę wyjść, nie mogę się spotkać ze znajomymi, nie mogę się spotkać z rodziną i będziemy się sami nakręcać w tym, jak to nam jest źle, a może jutro będzie jeszcze gorzej, a za tydzień to już będzie tragedia i nie wyjdziemy po tych stopniach do góry, że to się w ogóle nie wydarzy, bo zatrzymamy się na tym stopniu najniższym i nie wyrwiemy się już wyżej. Czy nie ma tutaj takiego niebezpieczeństwa? Wiesz co, że to jest obiekcja umysłu i to jest wynika z jakiegoś, no z jakiegoś przekonania, no lęku, że jednak co, nie wiedzy, no bo umysł traci kontrolę. Jak traci kontrolę, to będzie robił wszystko, panikuje, będzie robił wszystko, żeby znowu tę kontrolę odzyskać, więc jednak nie jest mu znajome zatrzymanie się na moment, więc robi wszystko gadaniem swoim jakimś, żeby jednak stwierdzić, że może lepiej się nie zatrzymywać, bo nie wiadomo, co tam nas czeka, tak? Lepiej sobie działania, co prawda nie przynosi to jakichś takich rewelacyjnych skutków, albo cię męczy, ale zawsze przynajmniej coś robisz. A teraz my nie mówimy o zatrzymaniu się na forever, na zawsze, no bo to nie jest naturą ludzką i tu to tak nie działa, najlepiej to po prostu sprawdzić, bo ja też nie, absolutnie nawet jak ja to sama sprawdzałam, to wiem, że to tak nie działa, no po siłą rzeczy będziemy coś robić i tak, natomiast tu wchodzi po prostu fizyka do tego, że w momencie, kiedy my zaczynamy iść w inną stronę, żeby poprawić swoje samopoczucie, to co sugeruje? Że coś jest teraz nie tak. Ja muszę to zmienić, więc idę coś zrobię. A tymczasem kluczem, żeby podnieść swój poziom wibracji, czyli uzupełnić niższe szczeble, jest zaakceptować. Zgodzić się na to, że ja czuję teraz wkurw albo niepewność. Albo że czuję, że nie wiem, co mam zrobić. Przyznaję się przed sobą, że szukam rozwiązania i nie wiem, co mam zrobić. I pozwalam sobie na to, żeby nie wiedzieć.
Na ten moment już pozwalam sobie, że po prostu nie wychodzi mi to szukanie, tak? Czyli musisz się zatrzymać, musisz zobaczyć, co tak naprawdę w tobie tam wiruje, nie? Jakie tematy w tobie są i się na nie zgodzić na dany moment, bo to jest właśnie, to jest potęga tu i teraz, to po tym przebudzeniu też to tu i teraz mi się zmieniało już wiele razy, ale to może jeszcze później do tego dojdziemy, że to jest właśnie branie siebie tu i teraz z tym pakietem, bo ty istniejesz nie tylko w ciele, ale istniejesz w tym, co myślisz, w tym, co sobie wyobrażasz, nie? To spotkaj się z tym, co ty sobie tam wyobrażasz, jakie ty produkujesz sobie te myśli i zgódź się na nie, bo one ci powodują, bo one są motywem do tego, że ty idziesz i na przykład robisz coś innego. Aha. Bo od razu chcesz zaradzić temu, no nie? Tak. Tymczasem tu chodzi o to, żeby je zobaczyć, żeby się na nie zgodzić. Te uczucia, które nazwiemy w sobie, albo sytuacje, że sytuacja niewiedzy, niepewności, wątpliwości, ja to szanuję, bo w tym momencie szanujesz energię. Chodzi o to, że to umysł tylko ocenia, że dany stan jest zły. Czyli uważa, że nie powinien czuć niepewności, że nie powinien coś tam, że to jest złe, że nie powinien czuć zazdrości albo jakiejś złości, że nie powinien być wybuchowy. On to ocenia, bo on ma wgrane, że szlachetny, dobry człowiek nie ma wybuchu złości, powiedzmy. Siłą rzeczy nie akceptuje w sobie tego, że wybucha. Tymczasem tu chodzi o to, żeby nazwać to, że tak mam, na ten moment, na moje tu i teraz, tak, taka jest moja natura, że powiedzmy wybucham, tak? I tu umysł się wtedy buntuje najbardziej, no bo mówi, że jak ja to zaakceptuję, znaczy, że ja to... Tak jestem. Tak jestem. Że to jest już nierozerwane ze mną. Tak. I to jest ten myk, który też wynika z tego, jak bardzo jesteśmy blisko umysłu. Im on jest dalej, to ty masz do niego większy dystans. Im jesteśmy z nim bardziej sklejeni, to właśnie trudno jest nam o tą akceptację. Tymczasem to jest tak, że my to po prostu mamy zauważyć, oświetlić to swoją uwagą w sobie. Aha. Jak to oświetlimy, to już traci na mocy wtedy, bo to już jest zdiagnozowane. To już jest takie, a mam cię. No ty mnie tu goniłeś, a ja cię już teraz widzę. I to jest ten moment zobaczenia, czyli zatrzymania się, nazwania tego. Aha. A potem uszanowania. To są te szczeble, bo my jesteśmy energią. I jeżeli ja nie szanuję energii, która jest pod różnymi etykietami, to tak jakbym nie szanowała siebie. Bo przecież jestem energią. A to nie ma nic związanego z tym, że ja potem będę sobie celowo wybrała, że ja wybuchowa. No chyba, że uznam, że tak. Trzeba, nie? No. Ale to mówisz o tym, żeby oddzielić się od umysłu i zaobserwować, że umysł to nie ja, że umysł jest obok, mogę go zaobserwować. Właśnie chodzi o obserwację umysłu i tego ego, czy o obserwację uczuć, które mam aktualnie w sobie. Bo to wydaje mi się trochę dwie różne rzeczy, bo z jednej strony, tak jak mówisz, umysł nam narzuca jakieś ramy działania, narzuca nam jakiś sposób myślenia o sobie, w ogóle myślenie, a jeżeli to myślenie wyłączymy, czyli nie będziemy teraz oceniać, czy to jest dobre, czy złe, czy jest negatywne, czy pozytywne, czy nas raduje, czy nas smuci, tylko po prostu zaobserwujemy, to wydaje mi się, że czymś innym troszeczkę jest obserwacja umysłu, że my jesteśmy, nie jesteśmy umysłem, a czym innym jest obserwacja tego, jak ja się teraz czuję i zaakceptowanie tego. Czy bardziej chodzi ci właśnie o to, żebyśmy byli w stanie zgodzić się z taką wizją siebie, że nie jesteśmy umysłem, czy bardziej iść jeszcze jakby o krok dalej. Pierwsze zakładamy tak, nie jesteśmy umysłem, bo to jest, no musimy to w ten sposób zrobić, bo inaczej nie jesteśmy w stanie się w ogóle obserwować. Musimy się oddalić, żeby siebie zobaczyć z innej perspektywy. Tak. I idziemy o ten krok dalej, okej, zakładam, że ja nie jestem umysłem, umysł sobie gdzieś tam funkcjonuje, ja teraz w spokoju sobie patrzę, co on robi. I w drugim kroku mówię, aha, to mój umysł wywołuje to, że ja się czuję tak, a nie inaczej. Tak. I to mój umysł powoduje, że ja chcę wyjść z tego obecnego stanu. I teraz ja sobie to po prostu poobserwuję i zobaczę, co się wydarzy. Tak. O to chodzi? No. Aha.
O to chodzi. I to też widzisz. To jest studiowanie siebie tak naprawdę. Właśnie to jest życie na tym polega, nie? Żeby tu gdzieś samoświadomość budować i każdy z nas w pewnym sensie przeżywa te same programy, mamy wspólne programy. Natomiast każdy z nas ma unikalną ścieżkę, jakąś swoje zapisy unikalne i doświadcza jakby i doświadcza poznawania tych programów i uwalniania siebie od tych programów w inny sposób. Warto iść od strony ciała w tym momencie, od strony odczuwania, bo to na mój gust, jak po tylu latach, kiedy szłam ścieżką umysłu, widzę, że ścieżka ciała jest szybsza, albo z drugiej strony może też trudno mi to powiedzieć, że szybsza, no bo nie przeszłam ścieżki, jakby nie przeszłam... Nie zaczynałam od ścieżki ciała, nie? Żeby mieć teraz porównanie. Po prostu widziałam, że jak uzupełniłam to ścieżkę ciała, to by zaczęło gdzieś tam to wszystko przyspieszać. Natomiast jakby dla mnie to odczuwanie tu i teraz powoduje, że będziesz wyłapywać rzeczy, które są u ciebie najbardziej dominujące na tu i teraz. To będzie ściągane warstwami. Bo umysł, rozwój gdzieś czasem ma to do siebie, że wchodzi zbyt głęboko w analizę. Ja tak też analizowałam, a tymczasem to już można nawet zostawić i teraz iść bardziej w to, co ja czuję. Okej, taka sytuacja, to mnie denerwuje, że teraz do czego bardzo dążę? Teraz bym chciała już mieć pewność, że ten projekt będzie klepnięty. Tymczasem nie mogę mieć, żeby go, w sensie nie ma klepnięcia. Czyli, że bardzo dążę do tego bezpieczeństwa związanego z tym, że jest on klepnięty, czyli automatycznie czego unikam? Jaki lęk mam w sobie? Nie? Niepewności. Niepewność jakąś. Teraz zarejestrować to w sobie i zobaczyć, co to jest za sytuacja. Aha, dobra. I teraz, czyli jakby tutaj mi się trochę nakłada kilka wątków. Po prostu chodzi o to, że ty siłą rzeczy, świadomość, możemy właśnie, chodzi o to, że zaufać energetyce i ona nam powie, my będziemy mieć klik w odpowiednim momencie z odpowiednią informacją. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to jest trochę odpowiedź na to moje poprzednie pytanie, czy my nie zostaniemy w tym stanie takiego coraz większego stresu i paniki, bo jeżeli... Po pierwsze, trudno się wprowadzić w stan większej paniki wtedy, gdy jesteśmy tylko obserwatorem. Bo w momencie, jak obserwujemy emocje, no to one już nami nie targają, więc emocja, po pierwsze, od razu się robi mniej mocna, mniej na nas oddziałuje, no bo już nie jesteśmy nią, patrzymy na nią, więc jej poziom się obniża. Po drugie, no już się nią nie nakręcamy, więc trudno wchodzić w taką spiralę gdzieś schodzenia w dół. I tak jak teraz powiedziałaś, to jakby dopełnienie tego, że w pewnym momencie się pojawia taki klik i właśnie, i w momencie, gdy się pojawia taki klik, to co? To wiemy, co mamy robić i wtedy robimy? Czy mamy po prostu dalej sobie obserwować? Czy... No wiesz co, to nie da się teraz tego tak odpowiedzieć, bo nie mamy jakby konkretnej sytuacji. Chodzi o to, że jakby skąd to wynika? Ja mówię tutaj, to jest jakby odpowiedź na jedną moją jakąś dygresję taką niewypowiedzianą, że rozwój lubi wchodzić w analizę, umysł lubi wchodzić w analizę. Tymczasem zostawmy już tę analizę, idźmy w to bycie tu i teraz. Co mi życie na ten moment powie? Bo energetyka, ona się ugęszcza i ja po prostu w końcu i w ogóle im silniejsze emocje, tym nawet lepiej, bo one właśnie sprawia to, że my jesteśmy zaangażowani, czyli jak ja jestem zaangażowany, to ja to mogę łatwiej nazwać, ja widzę bardziej, co się ze mną dzieje, więc mogę się bardziej z tym spotkać. I dlatego też ta sytuacja obecna jest taka cenna, bo wszystko jest zaakcelerowane, po prostu wszystko można widzieć, nie wchodząc tak bardzo głęboko, bo bardzo nas jesteśmy bardzo, bardzo z tym blisko. I teraz to jest fizyka, jak się z tym spotykamy, to faktycznie przestajemy stawiać temu opór. A jak przestajemy stawiać temu opór, to pozwalamy, żeby zaczął być przepływ.
czyli przeciwieństwo oporu. Aha. Ja nie mówię, bo flow kojarzy nam się z tym, że ty jedziesz, suniesz, ty po prostu władca świata, tu, tak. Normalnie, ja tu zaraz wszystkich wiesz, tu. I to jest flow, owszem, ale flow zaczyna się od niskich wibracji, to jest przede wszystkim wewnętrzny spokój. Aha. Na nim wszystko jest budowane. I jeżeli my odrobinę w tej sytuacji obecnej poczujemy ulgi, a ulga przyjdzie w momencie, kiedy ja stwierdzę, dobra, pieprze, ja nic nie muszę już zmieniać. Ja biorę siebie na tu i teraz, to jest istotne, taką, jaką jestem. Wiem, świadoma mam, że mam jakieś programy, wiem, że jeszcze według nich działam, bo wiele razy też się wkurzałam na to, że ileż można uwalniać pewne rzeczy, ileż można uwalniać, jej, no ja bym chciała już sobie pożyć, aż chodziłam, mówię, dobra, chrzanić, mam ten program. Wiesz, że on wtedy puścił. Bo pojęłam, że właśnie ja na tu i teraz jestem z tym programem. Ja go zaakceptowałam i on wtedy się rozpłynął. I jak odrobinę ulgi wpuścimy do siebie, to już przyzwalamy. Mnie tu chodzi właśnie o to przyzwalanie, że przyzwólmy tej naszej świadomości, która tylko zna na niej tam czeka. Ja mówię, kurde, no kiedy ona pozwoli? Kiedy ona pozwoli? Ja mam to wpisane jako Zielińska na tropie przebudzenia. Tak naprawdę powinno być przebudzenie na tropie Kozielińskiej. Świadomość bardzo chce, żebym się przebudziła. Każdy z nas, każdego z nas świadomość bardzo chce i ona robi wszystko, żebyśmy się przebudzili, tylko umysł jest tak zaprogramowany, żeby patrzymy gdzie indziej. No nie? I teraz właśnie chodzi o to, żeby na momencie zatrzymać i właśnie tę pauzę zrobić, tą ulgę poczuć i wtedy przyzwalamy i ona da nam znać, w którą stronę. Jakimś impulsem, jakimś po prostu, to jest różne. Przychodzi mi to do głowy jeden przykład bardzo ciekawy. Dwa dni temu kumpela mi napisała, że bo urodziła, nie wiem, dwa miesiące temu, albo półtora nawet, dziecko drugie. A pierwsze ma rok i tam trzy miesiące, no to mała różnica tam wieku, no nie? No i na początku, ojejku, jak to takie dwójka małych dzieci tak w jednym czasie i w ogóle, no to, że to będzie angażujące i w ogóle. A ona mi pisze, ty, w ogóle, ty wiesz, że jest lepiej? Dla mnie bomba, dwójka dzieci. Ja nawet mam co poczytać, ja mam co posłuchać teraz. I ona mi pisze tak, a wiesz, że to jest, z czego to wynika, że pierwsze dziecko nie wiedziałam co, była presja, były niewiadome, a już teraz tego nie mam i mam czas dla siebie nawet. I zobacz, co puściło i ona ma czas dla siebie. Czy faktycznie ma mniej działania w świecie fizycznym? No, na pewno nie. No nie, ale ma mniej oporów w głowie. I energia wzrosła. I nagle w ogóle ma czas dla siebie. Że nie musi się, właśnie, nie musi się zachowywać według jakiegoś schematu, który jest nazwany idealna matka, tak? Która tak. Musi... Że coś odpuściła. I dlatego ja też mówię o tej, bo żeby nie wejść, sama wchodziłam. I owszem, doprowadziło mnie do miejsca, które lubię, w którym jestem. Natomiast widzę, że można odpuścić tę analizę, bo grzebanie powoduje, że ja mam więcej do grzebania. Tak? Zawsze czegoś można nagrzebać. Tak, a jak ja w końcu stwierdzę, dobra, ja sobie tu stoję, siedzę, biorę siebie taką, jaką jestem, z tymi wszystkimi, pozwalam jakby tym oparom opaść całymi i teraz daję się znaleźć. Przyzwalam na to, żeby to zadziałało. Mhm. To jest wyzwanie dla umysłu, bo umysł jest przyzwyczajony, że to on dowodzi i on wie, co ma robić. Mhm. A tymczasem tu jest, no i to jest podstawowy w pewnym sensie nasz w cudzysłowie jakby cel, porzucenie tej kontroli na rzecz tego, żeby popłynąć z tym flow wewnętrznym, za tym, co jest tak naprawdę, my nie wiemy do końca co mamy tworzyć. Co to znaczy być dla nas autentycznym, bo to jest okazja tutaj, żeby spojrzeć na dwa obszary w życiu, gdzie dużo dawałam energii, gdzie jest niedostatek energii. Bo pewna część energii właśnie tego odczuwania, skoro świadomość tu przyszła, bo nie mówię dusza, tylko świadomość,
przyszła na tę ziemię, ona chce doświadczyć różnych wibracji, różnych uczuć, bo naszą naturą jest odczuwanie. Mhm. Celowo mówię, spotkajmy się teraz z tym, co się dzieje, z odczuwaniem, bo to integruje naszą energetykę i uwaga, to nie jest równoznaczne z tym, że my z tym się wiążemy na zawsze, bo akceptacja to nie jest równoznaczne z rezygnacją, ale to jest rozpoczęcie działania w innym stanie energetycznym, w poczuciu zgody na to, co jest. Mhm. Czyli jeżeli na przykład ktoś waży 150 kg i idzie na siłownię albo zaczyna robić dietę, to chodzi o to, żeby wziął siebie, tak, 150 kilo, może przesadziłam z tym 150, no, stówę, no nie? Mhm. Stówka. I zresztą nieistotne nagrody, ale żeby ten, chodzi o to, żeby widzę siebie takim, jestem taki, dotykam siebie, tak, to jest mój pojazd tu i ciebie biorę, akceptuję, bo ty jesteś tu moim pojazdem, ja to mogę doświadczać tego życia, natomiast wiem z miłości do siebie, zrobię teraz pewien program diety, jakiegoś zmiany jakiegoś żywienia, albo zmiany ruchu, zmiany nawyków ruchu, bo po prostu tak kocham siebie, że ważny jest dla mnie mój potencjał, żebym mogła go realizować, a będzie mi lżej to robić w lżejszym ciele. Tak samo teraz, jeżeli ktoś podejmuje zmiany w życiu zawodowym, musi się w jakiś sposób przebranżowić, to nie, żeby ten moment pauzy jest po to, żeby zrobić najpierw zgodę na tu i teraz, jak wygląda ta sytuacja. Ja taki jestem i zrobić to z miłości do siebie, czyli ja mam tu potencjał, bo zostaliśmy obdarzeni w zmysły, to co widzimy, słyszymy. My nieustannie odczuwaniem, bo skoro energetyka jest światem właściwym, to my postrzeganiem cały czas tworzymy. My tworzymy non stop, 24 godziny na dobę, bo ty na coś spojrzysz i ty już coś czujesz. Ty dotkniesz i już coś czujesz. Ty przeczytasz posta, już coś czujesz. I teraz jaki my komunikat wysyłamy tym odczuwaniem? Czy obfitości i jak wspaniale, czy raczej się blokujemy albo nakręcamy, że chcemy bardziej, no nie wiem, walczyć. Czegoś innego. Mhm. Innego. Czyli czy jesteśmy bardziej w opozycji, czy jesteśmy bardziej na tak. I chodzi o to, że wtedy, żeby wejść w tę zmianę przebranżowienia tych różnych takich rzeczy, żeby wejść raczej w takiej pozycji ja tu pełen kompletny. Mhm. Pełen talentu, którego nie wiem, czym do końca jest. Niech mi się ten talent teraz odsłoni i pokaże, co ja mogę zrobić, co ja mogę wykreować, bo to też często jest taka sytuacja po to, żeby, bo może już coś musi po prostu odejść. Już może na coś czas po prostu ustał i teraz talent, świadomość chce tworzyć w jakiś inny sposób, jakiś inny kierunek swojej natury, chce uzupełnić, czyli zagłębić się w jakiś inny obszar kreatywności. Ale to... Mówisz, że to wszystko zaczyna się od tej akceptacji, że po to mamy tą pauzę, żeby zaakceptować stan bieżący i to, kim jesteśmy w danym bieżącym momencie, tu i teraz. I zobacz właśnie na komentarz Eugeniusza kolejny, bo rzuca światło właśnie o to, patrząc na tą akceptację, że jak to wszystko funkcjonuje w oparciu o mapę świadomości Davida Hawkinsa i jaki poziom mocy powyżej 200 pozwala na pełną akceptację siebie, spokój, ciągły rozwój, który daje nam poczucie szczęścia. No i teraz znowu, bo robimy tutaj pewne założenia, tak? Nie mówimy, czy to jest prawdą, czy nieprawdą. Mhm. Niech sobie interpretuje tak, jak jemu jest wygodnie. Załóżmy, że rzeczywiście to wszystko działa tak, jak Hawkins napisał, czyli że są poziomy i można je zmierzyć, jest skala i rzeczywiście powyżej 200 możemy wtedy zaakceptować siebie. Co by oznaczało, że gdy nie mamy tego poziomu 200, tylko mamy mniej, no to nie jesteśmy w stanie zaakceptować. I teraz powstaje pytanie, że jeżeli jesteśmy na takim poziomie, gdzie jesteśmy jakby poniżej tej skali, nie możemy zaakceptować, to co możemy zrobić, żeby się wznieść odrobinę wyżej albo dużo wyżej,
żeby tą akceptację jednak osiągnąć. No bo gdy jesteśmy na takim, w takim stanie, gdzie po pierwsze ciężko nam się funkcjonuje, nie jesteśmy w stanie właśnie się zatrzymać, bo mamy tyle myśli w głowie i tak nam umysł, nazwijmy to, przeszkadza, że nie jesteśmy w stanie się oddzielić od niego, nie jesteśmy w stanie go obserwować, więc też nie jesteśmy w stanie zaakceptować bieżącej sytuacji, bo po prostu no, nie wiemy, jak to zrobić w ogóle. Co w takiej sytuacji, gdy ktoś no, został wrzucony na głęboką wodę, no mamy taką sytuację teraz obecnie, że możliwe, że ktoś sobie mówi, no fajnie wam się opowiada, siedzicie w mieszkaniu i tak dalej, ale ja mam wizję, że mnie za chwilę z tego mieszkania wyrzucą, bo nie zapłacę raty kredytu, no bo bieżące rzeczy, jakby rzeczywistość rzuca się na mnie drapieżnie. Więc co taka osoba może zrobić, żeby jednak ta rzeczywistość ją nie przygniotła i żeby mogła funkcjonować, bo ja się zgodzę z tym, że nasze dalsze funkcjonowanie w jakiś taki rozsądny sposób musi być poprzedzone właśnie pauzą i spokojem, bo gdy nie jesteśmy w spokoju, gdy nie jesteśmy w stanie tej akceptacji bieżącej sytuacji, nie jesteśmy w stanie jej zaakceptować, to będziemy choćby z takiego błahego powodu podejmować głupie decyzje, bo, no bo nie ma tego kliku, nie wiemy, co mamy zrobić, więc się miotamy w jakiejś klatce i, no i nic nam, coraz gorzej nam to wszystko wychodzi. Więc jest niezwykle istotne, żeby się móc zatrzymać i żeby móc zaobserwować, kim ja jestem tu i teraz. Tylko jak to zrobić, gdy jest za dużo bodźców zewnętrznych? To jest bardzo dobre pytanie i ja ci powiem, że na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy, na jakim etapie jest ta dana osoba. Aha. Naprawdę. I jak bardzo w pewnym sensie ta sytuacja jest dla niej taka dziejowa i jak bardzo ona jakby jak bardzo mocno już się szarpie, to jakby w końcu się poddać. Bo to jest moment przebudzenia, to poddanie takie, że już tyle zrobiliśmy, już tyle prób podjęliśmy i cały czas coś nie działa, że to wtedy następuje to puszczenie tego umysłu. Natomiast tego nigdy nie wiadomo, co to, kiedy to nastąpi. I o to chodzi, że i w pewnym sensie to się wiąże z tym, co chciałam powiedzieć o przebudzeniu. Ja się naczytałam książek. Hawkinsa to połknęłam w różnych tam wariantach, konfiguracji wracając i tak dalej i po prostu uwielbiam, tak. Bardzo mi poukładał właśnie, bo on tak logicznie poukładał te sfery energetyczne, jeszcze tam poopisywał różne swoje te przygody ze świadomością, jak tam zostało, on już tam za młodu czuł to, co ja mówiłam o tym, że tam poczułam rok temu. I ja to, kurde, rok temu właśnie, to mówię, ty, Koźlińska, coś się wydarzyło normalnie. Ty coś poczułaś i to nie jest takie normalne. I jego mi wtedy wystrzeliło, przyznaję. Ty, mówisz, to coś z tym jest, nie? To jak ty to w ogóle jeszcze od tam 7 lat robisz takie rzeczy normalnie zawodowo, to coś musi być na rzeczy. Tak, no i tak mówię, dobra, no to co mi tu, co ty życie to dla mnie masz? No i tak się przejechałam na tym życie, a figę. No, żartuję sobie w tym momencie, bo chodzi o to, że miałam pewną wizję właśnie ze względu na te książki przeczytane, na Walsha na przykład, na rozmowy z Bogiem, że w ogóle nagle on wstawał o 5 rano i pisał książki, później wydał, miał, wiesz, 3 bestsellery z tego, czy coś tam. Chodzi mi o to, że mnie też, ja czekałam na jakąś inspirację, mówię, no halo, no może, no już coś. Tymczasem okazało się, że przebudzenie w tym teraz, jak to widzę, to polegało na tym, że owszem, że ja doświadczyłam tego tej drugiej strony i ja już to wiedziałam, natomiast cały czas umysł był jeszcze zaprogramowany i ściągałam warstwami i to po jakby i teraz tak patrzę na tą skalę Hawkinsa, to jest tak, że w zależności jakich ona dotyczy sfer życia, bo na przykład ja miałam świetnie ogarnięty świat wewnętrzny i duchowy, ja szłam na szkolenie i tam odwaga, ja po prostu szłam na środek, mogłam się poryczeć nawet na środku, ale wiedziałam, że przerobiłam coś uwolniłam i to było, i tam jakby nie miałam wstydu żadnego, to w ogóle mogłam się odsłonić w takim rzeczy, ale te kwestie wstydu, te niskie, poniżej 200, nagle się okazało, że miałam do uszanowania, do spojrzenia w innych obszarach życia. Aha.
I tu zaczęło się tak, że ta akceptacja, to nie było tak, że o, już zaakceptowałam, odhaczone i już. Tylko to zaczęło. Jedno przyszło, drugie przyszło, przynajmniej tak wyglądała moja ścieżka. Ja znam osoby, które ścieżka wyglądała inaczej. I one szły, bo teraz to widzę tak, że są dwie drogi, albo od strony ciała, ten ośrodek sakralny, łono, w ogóle generalnie instynkt, seksualność. Później mamy serce, albo mamy umysł. Ja szłam od umysłu do serca. Inni idą, powiedzmy, tantra, tao, idą od dołu. I te ścieżki i tak mają jeden cel, skupić się tu na sercu. To jest po prostu połączenie wtedy. I ta moja droga od umysłu właśnie tak wyglądała, że ja to jeszcze później cały rok, ciuch drogi, tak później, no dobra, to co jeszcze? I już później tak w sumie tak się przyzwyczaiłam, no to, że raz będzie tak i właśnie, że na tym to w pewnym sensie polega. I jakby ta akceptacja schodziła głębiej i jakby jej pojmowanie, cały czas te kliki. I znowu zgoda na to, że to tak właśnie ma wyglądać, a nie, że ja mam wizję, że to nagle powinno być olśnienie i ja zacznę lewitować w jednym momencie, nie? Albo, że coś nagle mnie... To jest działanie bez to jest równoznaczne z tym, że uczymy się działać bez oczekiwań, czyli po prostu robię pewne rzeczy lekko, bo naszą naturą jest to, co poczułam, jest przepływ. Fala, tam nie ma miejsca na siłowanie się, a umysł mnie osobiście uwielbiał wprowadzać w siłowanie, czyli ja musiałam być bardzo, w sensie takim, że dużo zaangażowałam się, dużo musiało być takiego na tip-top perfekcjonizmu, tak jak bardzo duże, bardzo, bardzo byłam połączona z różnymi rzeczami. Czyli zależało mi na rezultacie, na efekcie, to nie jest tak, że mi teraz nie zależy, tylko chodzi o to, żeby to się działo, żebym ja to robiła, że ja to robię dla siebie w tym kontekście, żeby mieć flow w tym, frajdę. Że nie jest ważny tylko ten stan końcowy. Nie robię, tak. Całość była. Stan uczuciowy jest dla mnie istotny. Co będzie, to ten, no mam... To jest odblokowywanie tej energii, podnoszenie wibracji, czyli robienie takich różnych nowych rzeczy w tym na przykład czasie, w ramach eksperymentów, dlatego w grze, którą tak to poukładałam, grę, nazywając grę eksperyment, czyli eksperyment ma to do siebie, że ja coś robię, nie mam do tego oczekiwań. Czyli automatycznie ja nie oceniam, czy ja to zrobiłam dobrze, czy źle, a umysł uwielbia oceniać. Nie? I to jest to, że ta ścieżka teraz, ta serca ścieżka, która w tym momencie jest tą, odczuwam dominującą na ten moment do wdrożenia, w kontekście globalnym, to jest ścieżka miłości do siebie, polegająca właśnie na tym, żeby zaakceptować siebie, dlatego też w pewnym momencie niosłam stwierdzenie dziką naturę, dzika, bo nieuświadomiona, dzika, bo właśnie niska, bo nie akceptujemy tej zazdrości w sobie, bo nie akceptujemy tych różnych nikczemnych, jakiś coś w nas tam drzemie i my to tak, nie chcemy za bardzo tego dotykać, ale wiemy, ale to jest ludzkie i to, co mnie przekonało kiedyś na, że tak, ja jako świadomość to integruję te energie. Ja nie utożsamiam się z nimi, ja je po prostu mam, to w swoim, ja je widzę. Nie? To, że na przykład miałam tak, że bardzo dążyłam do tego, żeby właśnie ten perfekcjonizm, czyli pewna taka wartość, która za tym szła, no nie? Taka uczciwość, że zawsze jak to zrobię, to jest takie moje i bardzo zdecydowane i na pewno jestem tego taka pewna i w ogóle, no nie? Czyli takie, jest takie czyste i ja jakby nie szanowałam wtedy, jak to zobaczyłam, to znaczyło, że po drugiej stronie jest coś na przykład no tak na byle jak, albo tak na szybko, niedopracowane, tak nieprzemyślane, trochę tak na, czyli automatycznie widziałam tak, jeden bardzo kierunek, do którego dążę, to przy okazji widziałam kierunek, przed którym uciekam, czyli automatycznie, którego nie szanuję. A teraz inne rzeczy, powiedzmy złodziejstwo i bycie uczciwym, no nie? Tu popatrzmy na to z punktu widzenia energii. One po prostu różnie wibrują, ale są nadal energią. A w poprzednich latach, w sensie u naszych przodków,
to ile razy było tak, że dzięki złodziejstwu ktoś mógł przeżyć, a potem my się dalej mogli, ludzie mogli się rodzić i na przykład my jesteśmy z tych ludzi, nie? Mhm. Że kiedyś, lata temu, to, że było się jakimś, to, że miały się pewne cechy, to powodowało, że to mogło komuś ratować życie, w sensie takim, tak z nożem, no nie, albo pokroisz, albo zawierz, albo się napoisz, albo utoniesz i tylko okoliczności sprawiają, z punktu widzenia umysłu, czy coś jest dobre, czy złe, a energia jest do szanowania. Jakiekolwiek by nie miała, jakiekolwiek by nie miała wibracji. Dokładnie tak. I to jest ten myk, żeby umysłowi nie pozwolić na to, że nie, ja tego nie szanuję, ja tego się wyrzekam, bo on wtedy automatycznie się z tym wiąże, bo to nie oznacza, że jak ja uszanuję, to ja już muszę z tego, to nie znaczy, że ja teraz będę złodziejem. To jest właśnie znowu ta akceptacja, tak? Akceptuję, że to istnieje, jest, może na ciebie wpływać, może nie wpływać, ale przede wszystkim akceptacja tego, że taki stan rzeczy w ogóle istnieje. Tak. I dlatego w kontekście, kończąc ten wątek tego przebudzenia, to chodziło właśnie mi o to, że że tam to było takie dosyć spore wyzwanie, żeby gdzieś tą kontrolę umysłu tak sobie ściągać i później też przebudzać ciało, czyli wpuszczać więcej tej energii swojej życiowej i faktycznie doświadczać tu i teraz. I wtedy tu jest to flow, czyli ty skupiasz się na zasobach, to jest też taki myk umysłu. On uwielbia się skupiać na tym, czego nie ma, czyli tak jak powiedziałeś, ta osoba siedzi, ona teraz nie wie, co zrobić, my to sobie gadamy w domu, jest nam ciepło i nawet, że tam gdzieś pada, a ona, jej nie wie, nie ma zleceń albo są pod znakiem zapytania, to umysł uwielbia tworzyć te scenariusze, czyli albo walczyć, albo uciekać, a to przebudzenie od strony wchodzenia, od zaczynania, od bycia tu i teraz, od szanowania tej energii powoduje, że ty momentalnie, czyli powiedzmy tak, ty jesteś tu, a twoje myśli, te scenariusze są gdzieś tu obok. I za każdym razem, kiedy my pomyślimy o tym scenariuszu, to nasza energia, moja energia tu już jest w tym scenariuszu. Ona już nie jest we mnie, tylko jest w scenariuszu. Ona już jest w jakiejś chmurze mentalnej. I to mówi o to, że poprzez wejście w tu i teraz ja zabieram tą energię z tej chmury, podnoszę automatycznie swoją wibrację. Jak jeszcze to przejdę ten proces akceptowania, szanowania, to pisywałam na blogu w kontekście tego, co ja tam przeszłam w kontekście mojego ciała, akceptacji, jak to tam wyglądało, to mam potencjał do tego, żeby pozabierać po prostu swoją energię z różnych scenariuszy, bo one, bo je zasilam, inwestuję, a przecież chcę zainwestować co innego, i skupić się na tym, co mamy, jakie mam zasoby, jakie mam kontakty, a gdzie mnie tak naprawdę ciągnie, może to jest faktycznie okazja, żeby coś zmienić. Ja czuję, w którą stronę tak by mi było lekko zacząć, mając taką inną sytuację. I to jest, i tu, to była moja droga, żeby się przekonać, że jednak receptę sobie sama mogę tylko napisać. I ja nie a nie dać nikomu recepty, ani to w samym zasadzie nie o to chodzi, bo to by nawet nie było fair, jakby Kościółka widziała, co kądziołce potrzeba. I vice versa. To nie o to chodzi, my sobie dajemy inspiracje i wskazówki po drodze, ale tak naprawdę jaki zrobimy sobie przepis na siebie, czym będzie dla nas nasze tu i teraz, jak będziemy odczuwać to, że jest do naszej interpretacji i do naszego nazywania po swojemu. Poprzez przejście przez różne procesy ja daję pewne jakby skróty, albo bo sama grzebałam, sama dużo słów łączyłam i te kliki, czyli o to chodziło, dobra, to ja nie wiem, tak dalej. Natomiast koniec końców i tak każdy percepcję ma swoją wskutek własnych doświadczeń, tego, co jest aktualnie u niego w życiu i tak dalej. Chodzi o to, żeby skupić się i wypisać sobie na przykład na kartce zasoby, jakie mam i zacząć odczuwać i zrobić właśnie eksperyment, bez oczekiwań, coś chociaż drobnego, iść w stronę może niedotkniętą jeszcze przez nas i taką, którą uważamy, że nie, to nie ma sensu biznesowego, ale może taką, którą czujemy, właśnie, żeby wyjść z umysłu, bo to jest w ogóle kolejna rzecz,
My mamy tyle tej energii w umyśle, że w ogóle ciało, to tak jesteśmy w nim, że się, ja nie chcę uogólniać, bo to absolutnie tak, wiesz, nie jest, natomiast, że się tam, no, generalnie się kąpiesz, myjesz, jesz tu, coś tam się wydarza w parze i tak dalej, no nie, ale to jest bardziej takie, więcej się czasem dba o psa albo o auto. A tu chodzi o to, żeby zacząć być zakochanym w sobie i zacząć je odczuwać i zacząć czuć i w ogóle definiować samemu sobie, co to znaczy, że ja czuję, ciągnie w jakąś stronę. Czuć, zaczynać odkrywać swoje własne flow na różnych prędkościach, albo te 30 km na godzinę, albo te 200 km na godzinę. I wskutek tego, co się czuje, pomału robić, no dobra, a gdybym poszła za tym, to zrobię jakiś mały eksperyment, to na przykład sprawdzę coś w internecie na ten temat, albo ciekawości obejrzę live. Tak po prostu dać sobie sygnał, informację w przestrzeni. Tak dla odmiany. I to będzie też odblokowywanie energii, bo robienie czegoś, co możliwe, że dla umysłu jest nieracjonalne. Ale ty nigdy nie wiesz. I to na tym polega też to. Wyjście trochę poza scenariusz, który do tej pory miałaś napisany dla siebie. Tak. Tak. Jeszcze mam też taką uwagę, tak jak to pokazywałeś, że albo umysł albo ucieka, albo walczy, ma dwa scenariusze i ani w jednym, ani w drugim nie jest możliwa w ogóle akceptacja, tak, bo akceptacja jest gdzieś po środku, także nie musimy ani uciekać, ani walczyć, więc gdy czujemy, że walczymy, albo czujemy, że właśnie uciekamy, no to znaczy, że jesteśmy na bardzo skrajnym momencie i no i jeżeli chcemy zaakceptować bieżącą sytuację, no to musimy się wycofać z tego, co robimy aktualnie. Znowu wrócić do tu i teraz i najpierw zaakceptować. Mnie to bardzo przekonuje, ta akceptacja. Świetnie, że to tak wspomniałeś, bo to też jest dobre, że jesteśmy po tych dwóch skrajnościach, bo my wtedy możemy się zorientować, że jakby łatwiej jest nam się zorientować, że wypadliśmy, że już rezonujemy, wiesz, na krawędzi. Tak, bo to daje nam takie właśnie wskazówki, to takie drogowskazy. Tak, to jest tak jak ten, wiesz, na jezdni mamy przyczepione te takie... Tak, brzęczą, tak? Tak, bo jak znajdziesz, to daje ci sygnał, że trzeba trochę zjechać. Tak samo tutaj, to jest też tak, jak już te emocje bardzo rosną, znaczy to, że sygnał, aha, dobra, to już wypadam, za chwilę wypadnę z toru, no nie, więc trzeba wrócić. Natomiast wskutek jeszcze dzisiejszych postów, tak sobie pomyślałam, to co widziałam, że ludzie... właśnie to jest znowu umysł, co teraz zrobić, 5 kroków na to, listy to do na to, w jednej liście znalazłam stan wewnętrzny, pierwsza na pierwszym miejscu, że zajmij się swoimi emocjami i zadbaj o spokój wewnętrzny, nie? Znowu, zadbaj o to, czyli nic nie rób, czyli zgódź się na to, jak jest, tak? To sam się pojawi, o to chodzi, że wtedy ta ulga sama przyjdzie, natomiast właśnie tu dla umysłów, które są mniej energetyczne, do tej pory były, a nagle się okazuje, że ty teraz, no to jest priorytet dla nich. Bo dla tych, którzy do tych lat, w sensie do tej pory siedzieli w rozwoju osobistym i duchowym, to jest teraz test tych wszystkich różnych rzeczy. Żeby się nauczyli. Tak? A dla innych to jest generalnie może przebudzenie w ogóle do tych tematów, prawda? No i teraz... Żeby dwie rzeczy uwzględnić, że żyjemy tu w świecie fizycznym i to bardzo potraktować jako zasad, bo tu tworzymy, tylko że chodzi o to, że to wszystko ma być placem zabaw i generalnie jest super fajną, a nie tu przetrwaniem, tak a propos tytułu, ale jak trwamy, no nie, tu my tu zeszliśmy na ziemię nie po to, żeby tyrać i walczyć i uciekać, no nie, możliwe, że w pierwszym etapie gry, ale to generalnie nie o to chodzi. Czyli mamy świat fizyczny, ale pod spodem mamy świat energetyczny i oprócz tego, że wdrażamy pewne czynności w życie i działania, podejmujemy kroki racjonalne, bo czujemy na tu i teraz spójni i to jest okej, to właśnie to, żeby zadbać o ten świat wewnętrzny, że my jesteśmy dwuwymiarowi, żeby wiedzieć, że oprócz tego, że ty coś robisz, to właśnie, czy ty to robisz z poczuciem zgody na tu i teraz, czy ty masz cały czas w sobie opór co do bieżącej sytuacji i robisz, bo musisz, bo tak była sytuacja, czy ty robisz, bo jesteś ciekawy, co ci to odsłoni. Co się wydarzy. Tu i ten, i to będą te same czynności na poziomie fizycznym. Ale z innym nastawieniem. Ale z innym nastawieniem i tu jest ten myk.
To jeszcze tak patrzę na komentarze właśnie Eugeniusza. Poprzednie, dziękuję bardzo, wyjątkowo interesujący przekaz w połączeniu z właściwą interpretacją mojego pytania. Super, dzięki Eugeniuszu za miłe słowa. I no, jeszcze... Nie ma wrażenia, rzeczywistość, nie. To się wrażamy na samych siebie. Dokładnie, dokładnie. No właśnie rzeczywistość albo nam się przydarza, albo w jakimś sensie ją tworzymy, tak? Bo w momencie, gdy jej nie akceptujemy, to ona nam się zawsze przydarza, bo zawsze jest przeciwko nam. Może się tak wydawać, że wszyscy, świat nam rzuca kłody pod nogi, bo my cały czas nie akceptujemy tego, co się w naszym rzeczywistym życiu dzieje. Jeśli nie akceptujemy, no to właściwie inaczej, nie akceptujemy, mamy jakąś wizję tego, jak powinno być i uwaga, zawsze jest inaczej, tak? Zawsze będziemy czuli, że jest źle, bo nie jesteśmy w stanie zrobić tak, że mamy jakąś świetlistą ścieżkę, zrobimy sobie 10 punktów, jak powinno wyglądać nasze życie i nasze życie magicznie tak się ułoży. To po prostu tak się nie dzieje, bo też to życie by było niezwykle nudne, gdyby nam się zawsze układało tak, jak sobie to wymyślimy. Właśnie chodzi o tą drugą stronę, że pojawiają nam się różne wyzwania, scenariusze, różne ścieżki, różne możliwości nam się otwierają i w momencie, gdy zaakceptujemy, że okej, to jest jedna z kolejnych ścieżek, a tej jeszcze nie próbowałem, a może zacznę malować, może będę śpiewał, może odkryję nowe swoje talenty, to wtedy zaczyna się to ciekawe życie, tak, że zaczynamy od tej akceptacji. To jest przebudzenie do tu i teraz, bo ty widzisz, że tobie wchodzi propozycja malarstwa, ale ty jej nie widzisz, bo jesteś w chmurze, bo jesteś w scenariuszu, wizji, którą uznałeś, że trzeba realizować. Tak, bo ten scenariusz się nazywa nie jesteś malarzem, tak? I w ogóle nie bierzesz pod uwagę tego, tak? Bo po prostu masz inny program, który mówi, który po prostu powoduje, że ty nawet nie popatrzysz w tę stronę, a to ci wpłynęło w przestrzeń. I to jest tak naprawdę z punktu widzenia energii moja przestrzeń jest moją pochodną. Mhm. To jest to wszystko, jeżeli ja się na to nie zgadzam, to ja przeczę samej sobie. Mhm. Bo ja i teraz to jest naprawdę w moim odczuciu, tak ja taką drogę przechodziłam i nadal jestem w procesie, że to było aha, dobra, to nie jest tak, że ja sobie, czyli to jest takie odczepianie się od swoich własnych pomysłów. Ja może to zrobię, a może nie. A nagle mi wejdzie inne coś. I teraz pytanie, czy ja właśnie też, to nie chodzi o to, żeby tak z jednej strony ja mam kierunek i azymut jakieś działania, ale plan, powiedzmy, na racjonalny umysł, co ja tak dołączę, ale działam na tu i teraz, bo rozwiązania często przychodzą po prostu w inny sposób. Mhm. Czyli na przykład okazuje się, że ty sobie wymyślisz, że coś musisz mieć jakby... No na prosty przykład jest taki, że uważamy, że musimy mieć pieniądze, żeby z czegoś korzystać. Mhm. Się okazuje, że w przestrzeń ci wchodzi propozycja od kogoś, kiedy możesz z czegoś skorzystać, nie mając tego na własność. Mhm. Ja tu miałam akurat taką sytuację, że chodziło mi pomysł zrobienia sesji zdjęciowej i bardzo rezonuję na ten moment, znowu podkreślam, że właśnie na ten moment, bo to jest takie, że ty nie wiesz co w zasadzie, to dzisiaj tak masz, to jest twoja autentyczność, a nie się z nią sklejać. To właśnie jest ten myk cały, że ty jesteś po środku. Ja mogę być tym, z niczym się nie utożsamiam, ja sobie wybieram na dany moment i odkrywam, tak? Tylko, że jakby gdzieś puszcza to w energii. Jest to też czasem, im umysł bardziej chce, szybciej, to tym... Tak jest hamowane. No właśnie, Eugeniusz pisze, uwielbiam nic nie robić i jednocześnie czuć, że żyję. No właśnie. Myślę, że to jest mocno, ja się z tym mocno utożsamiam, że w momencie, gdy to u mnie to nigdy nie jest nic nie robienie, ale na zasadzie wystarczy sobie powiem, nic nie muszę robić,
Tak. Wtedy nawet robienie tego samego, co przed chwilą miałem mega zaplanowane i muszę to zrobić, jak sobie powiem, że nie muszę, to nagle robię to z dużo większą radością, właśnie inne scenariusze się pojawiają. Wchodzi inny pomysł, że w sensie możesz to samo zrealizować, ale nieco inaczej. Lepiej, łatwiej, przyjemniej. Dokładnie. I tak miałam taką sytuację, to pokażę, że a propos sesji miałam tak, że sobie wymyślałam, że na ten moment łuk ze mną rezonuje, no nie? Mam kumpla, który ma łuk, ale on, jak dopytałam, to ma taki łuk nowoczesny, metalowy, i w ogóle mówię, nie, no to nie mam ten łuk, nie będzie, mam to. I wyobraź sobie, że jakieś 2 miesiące temu, jeszcze przed wszystkim, przed tutaj tymi hecami obecnymi, mieliśmy spotkanie networkingowe, i tam 120 osób na sali, podchodzi do mnie mężczyzna, mówi, ty, jak chcę z tobą później porozmawiać, no nie, dobra, to tam później przysiedliśmy się, zaczynam rozmawiać, że mi się okazuje instruktor ucznictwa. I zobacz. Masz łuk? Proszę bardzo. On jest oczywiście ułożony, tak, i piękna strzała jest... I ja ten łuk za mną chodził, no i mówię tylko Źlińska, no skąd tu mógł wziąć taki w ogóle? Jak to, żeby ten... Mówisz, masz. Mówisz, masz. I tak naprawdę to jest... to wszystko generalnie, co książki, co ja gdzieś tam wizję miałam, tego jak to wygląda, że jesteśmy takimi alchemikami, że tworzymy to, co chcemy, bo generalnie wiele książek o tym pisze, no nie? Wszystko się dzieje lekko, prosto, ja tak właśnie po tym przebudzeniu mówię, no i gdzie to prosto, gdzie to lekko, i tak no, bo jakoś nie czułam tego, no nie? Że właśnie to tak miało przyjść, tymczasem okazało się, że właśnie przez to, że tak bardzo chciałam lekko, okazywało się, że nie szanowałam tych niskich energii i jakby logicznie pojęłam, a dobra, czyli ja mam się otworzyć na te doświadczenia różne, ja mam się spotkać z tym, że będzie, powiedzmy w cudzysłowie, porażka, że ktoś mnie nie zaakceptuje, że ktoś mnie oceni, to ja mam się celowo na to wystawić. I uwaga, sam fakt, że ja sobie dopuszczam do swojej myśli, że ja to jestem gotowa to przeżyć, doświadczyć, może spowodować, że ja w ogóle nie będę doświadczała takich. Bo właśnie... Bo to jest ta akceptacja już tego stanu, że może nadejść, a może nie nadejść. Bo to się już wydarzyło na poziomie energii, a w poziomie fizycznym może zupełnie przybrać inny obieg. No dobrze, Kasiu. Jakbyśmy mieli podsumować to, o czym mówimy już ponad godzinę, to żeby... To była też taka pigułka z poradą, bo mówimy trochę zaczepnie, nie szukaj spokoju, nie pozbywaj się stresu. To w paru słowach, co zamiast tego? Co? Niech ci. No, z taką esencję to niech ci zmieniać tego, co czujesz, tylko żeby to zrobić, trzeba najpierw w ogóle skumać, że coś się czuje i że coś się we mnie dzieje, no nie, więc tą po prostu tą rzecz, czyli ten moment pauzy, żeby zależy jakie kto ma nawyki, jaki tryb działania jest dla niego już gdzieś tam wytrenowany, że, bo wiem, że są ludzie teraz, niektórzy w kołowrotku, dla innych nie ma wielkiej zmiany. To jest bardzo, bardzo subiektywne teraz. Natomiast na każdym poziomie gdzieś tam świadomości, obojętne, gdzie by nie byli, to po prostu to ściąga się jakieś jeszcze warstwy tych różnych tam gdzieś tam uwalnia się te programy. I siłą rzeczy odpowiedzi są tu i teraz, czyli na bieżąco jest najbardziej na powierzchni, coś, co można uwolnić, co jest do uwolnienia, bo często jest tak, że umysł coś sobie za wymyśli, że on chce to. Tymczasem w przestrzeni, w mojej energii jest inny temat i warto to tu zacząć o to obserwować, czyli jednak zrobić esencję, a nie rozgadywać znowu, to będzie po prostu zatrzymaj się. Nie chci nic zmieniać. Skoro świat wymusza na nas trochę zatrzymanie, to poddajmy się mu i rzeczywiście się zatrzymajmy, bo to jest świetna okazja, żeby to zrobić. I powiedz sobie, że przyzwalam, żeby
żeby moja świadomość, przyzwalam, żeby spokój we mnie zaistniał. W ogóle słowo przyzwalam. Mhm. Ściągnąć z siebie to takie, że ja cały czas muszę coś zrobić, żeby. Ja muszę medytować, żeby mieć spokój. Ja muszę ćwiczyć, żeby coś tam. Ja muszę kolejne coś tam. Umysł uwielbia dokładać. Mhm. Tymczasem powiedz sobie, ja przyzwalam, żeby to się zadziało w najlepszy dla mnie sposób. Weź ten oddech i przynajmniej tyle, nie? Czyli zgodzić się i zaakceptować, a potem z tego poziomu podjąć działania. I wtedy już możemy działać na 110%, bo jest duża szansa, że będziemy działać w zgodzie ze sobą i w takim, i po tym kliku, tak, żeby nie biegamy w kółko, nie wiedząc, co robić, tylko bardziej świadomie idziemy w stronę, która naturalnie jest dla nas dobra. Tak, ale jak nie będzie 110, a jak będzie 20%, to uznajmy, że najwyraźniej mamy 20%. Bierzmy siebie, bo to jest to, co pięknie to nazwałeś, że mamy wizję. Ja tak właśnie o tym pisałam, jak jest taki wpis na moim blogu, założenia do gry. Właśnie to się rozchodzi o to, że mamy wizję, pomysły co do tego, jak dana sytuacja powinna wyglądać. Nie, bo ja dzisiaj powinnam być w świetnej formie, bo ja powinnam zrobić to i to, bo ja w tym momencie, ja skoro zrobiłam medytację i wychodzę z medytacji, to powinna być Rzeźka, tymczasem powiedziałam, że nie jestem Rzeźka, no nie. I już co, i już masz opór. Więc to jest nauka, żeby po prostu brać, aha, czyli najwyraźniej dzisiaj mam być taka, dzisiaj mam być taka i tyle. Nic nie chcieć, zgadzać się i z tym, jak jest w tej zgodzie, działać. Kropka. Super. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za to. Ja jeszcze jeden pomysł. Tak też. A zobaczymy, co wyjdzie, bo czasem jest w ogóle wow, a zobaczymy, znaczy teraz no, wow jest z punktu widzenia logiki, więc tak będzie, tak jak jest. Zobacz, mam tutaj lampę Ladyna. No. Na spotkaniach wiesz, że się losuje karteczki. No. Ciasteczka, nie? Ciasteczka, no. Ciasteczka, więc mam pomysł, żeby na koniec wylosować jakieś ciasteczko. Zobaczymy, co. Zobaczymy, czy będzie jakieś odniesienie, czy nie. Mhm. Dobra. Fioletową tutaj gumką. Zobaczmy, co to jest. Pokazuj, no. Do kamery prosimy, do kamery. Tam, gdzie jest najbardziej groźnie, odnajdziesz najfajniejsze rzeczy. No proszę, idealne podsumowanie całości. O tym cały wieczór mówimy. No, aż normalnie patrzę. No, tak. Więc było fajne sobie, no, że dzieje się tak, jak jest okej. Super, super. Znaczy nie super, że uroniłaś łezkę, ale super, że jest to emocjonujące wydarzenie. Znaczy Eugeniusz nam pisze. Dzięki Eugeniusz w ogóle, że jesteś aktywnie z nami. Proszę przyjąć wielkie podziękowania za wspólnie spędzony czas. Był niezwykle energetyczny. Bardzo się cieszymy jeszcze gdzieś takim podsumowaniem, że w tych obszarach najbardziej strasznych, najbardziej, których się najbardziej boimy, mamy największe szanse. I to idealnie rzeczywiście podsumowuje to, o czym cały wieczór dyskutujemy. Super. Kasiu, no to teraz oficjalnie. Bardzo Ci dziękuję. Ja również jestem bardzo wdzięczna. Świetnie się bawiłam tutaj. No. Było bardzo energetycznie faktycznie. I dokładnie. Bardzo mi się podobały twoje podsumowania, Marcin, bo to mogło naprowadzić mnie też na dalszy ciąg, a jednak nie gubić wątku. A mi się podobało to, że wystarczy, że wrzucę dwa zdania, a ty potem tak pięknie rozkwitasz i opowiadasz. To się wysłucha. No. Fajnie, miło mi również było. Którzy nas oglądali, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.